Słuchajcie, to zadanie to jest zmora maturzystów. Pojawiło się ono na maturze w 2017 roku. Jest duża szansa, że w tym roku pojawi się na maturze, więc uwaga. Większość osób tutaj straciło punkty, mimo że jest to zadanie bardzo proste. Natomiast w karcie wzorów mamy zapisane, jak mnożyć potęgi o tych samych podstawach, natomiast nie wiemy za bardzo, jak je dodawać. Ale o co chodzi? Zauważcie, że tak naprawdę mamy tutaj cztery te same wartości. Możemy to zapisać w następujący sposób. 4 razy 16 do potęgi 24. Przy czwóreczce możemy sobie dać jedynkę, to zupełnie nic nie zmieni, a bardzo nam ułatwi liczenie, bo zauważcie, że możemy sobie 16 zapisać jako 4 do potęgi drugiej i do potęgi 24. To będzie się równało 4 do 1 i tutaj mam nadzieję, że już każdy z Was wie, jak to zapisać. Hop, 4 do potęgi 49, to jest nasz wynik.